Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Zofia wyjrzała wieczorem przez okno i zobaczyła słabe światło na pustkowiu. Od ponad tygodnia stał tam szałas z uschniętych gałęzi. Ktoś zbudował sobie proste mieszkanie i co wieczór ogrzewał się przy rozpalonym ognisku. Dziewczyna pomyślała, że to jakiś bezdomny znalazł tymczasowe schronienie. Zdarzało się to już wcześniej, ale nikt nie zostawał tam na długo. Jakiś szałas zostałby podpalony, albo ktoś z miejscowych by ich przegonił. Zofia przez długi czas mieszkała sama. Mama wyrzuciła ją z domu, gdy właśnie skończyła 9. rok. Musiała zapisać się na studia i zamieszkać w akademiku. Po ukończeniu studiów dziewczyna dostała pracę w supermarkecie. Marzyła o studiach, ale prawie cały jej czas pochłaniała praca, a pieniędzy często brakowało. Zofia wynajmowała pokój, a ostatnio właścicielka podniosła czynsz. Dziewczyna nie rozpaczała. Pewnego dnia poprosiła matkę o pomoc, ale ta odmówiła, tłumacząc, że nie będzie karmić dorosłej osoby za darmo. Mam własną rodzinę, a ty jesteś dużą dziewczynką, więc znajdź sobie własne mieszkanie, nie ma potrzeby trzymać się mojej spódnicy. Znajdź sobie normalnego mężczyznę i będziesz miała rodzinę. Jesteś ładną dziewczyną, na pewno jakiegoś spotkasz, powiedziała mama i trzasnęła jej drzwiami przed nosem. Zofia nie prosiła jej już o pomoc, postanawiając polegać tylko na własnych siłach. Tego dnia Zofia szła do pracy przez pustkowie, niedaleko chaty. Zerknęła tylko z zaciekawieniem w jej kierunku i szybko udała się w dalszą drogę. Przez cały dzień dziewczyna rozmyślała o tajemniczym szalu, do którego tak bardzo ją ciągnęło. Kto tam mieszkał? Czy ta osoba mogła potrzebować pomocy? Po pracy Zofia, przechodząc przez nieużytki, już chciała skręcić w stronę domu, ale coś sprawiło, że zmieniła zdanie. I tak weszła do tajemniczej rudery. W środku było bardziej przestronnie, niż dziewczyna się spodziewała. Być może tak jej się wydawało, bo w chacie nie było nikogo. Na tekturowym stole gość zauważył miskę gotowanych ziemniaków. Prawdopodobnie właściciel tego mieszkania ugotował potrawę na ognisku, a następnie wniósł ją do środka. W kącie stała duża torba podróżna, a w niej czyjeś brudne ubrania. Zofia już miała wyjść, ale jej uwagę przykuła kartka papieru. Podeszła bliżej i wśród rzeczy zauważyła zdjęcie. Dziewczyna wzięła fotografię do rąk i spojrzała na nią ze zdziwieniem. To było stare zdjęcie jej matki. Zofia z trudem utrzymała się na nogach. Nie, to nie mogła być pomyłka. Zdjęcie przedstawiało jej matkę i to nie samą. Wysoki, szczupły, uśmiechnięty mężczyzna obejmował ją ramieniem. Kim on jest? Czy to może być zmarły ojciec? Ale dlaczego mama nigdy nie pokazywała jego zdjęć? Dziewczynkę oderwał od rozmyślań szmer w pobliżu chaty. Odwróciła głowę i zobaczyła chudego, nieogolonego mężczyznę zaglądającego do mieszkania. Zofia krzyknęła i odepchnęła go. Od razu go rozpoznała. To był mężczyzna przytulający jej matkę na zdjęciu. Czyżby chodziło mu o naszą rodzinę? Przerażająca myśl przemknęła dziewczynie przez głowę. Pobiegła do domu i dopiero w swoim pokoju zorientowała się, że zabrała ze sobą zdjęcie z hali. Zofia długo nie mogła się uspokoić. Cały wieczór siedziała ze starym zdjęciem w rękach. Następnego dnia po pracy Zofia pojechała do matki. Chciała poznać prawdę o mężczyźnie z fotografii. Drzwi otworzył jej ojczym. Cześć, przyszła nasza lalka, oznajmił zadowolonym głosem. Wujku Tomaszu, mówiłam ci, żebyś mnie tak nie nazywał. Zofia zmarszczyła brwi. Gdzie jest mama? Pozwól mi wejść. Ojczym objął ją w pasie i uśmiechnął się. Po co ci mama? Ja tu jestem, ze mną też możesz porozmawiać. I nie tylko porozmawiać. Tomasz, kto tam? Usłyszałem głos matki Zofii. Mamo, to ja! Krzyknęła dziewczynka, a ojczym w końcu zabrał ręce. Anielo, to twoja ukochana córeczka, chcę z tobą rozmawiać. Tomasz prychnął i szybko wyszedł, mrugając do pasierbicy na pożegnanie. Zofia, co ty tu robisz? Zapytała z irytacją mama. Mówiłam, żebyś nie przychodziła, kiedy Tomasz jest w domu. Zawsze źle się przy nim zachowujesz. Nie zachowuję się źle. To on zawsze się mnie czepia. I cieszę się, że już od dawna z tobą nie mieszkam, ale nie o tym teraz rozmawiamy. To moja córka zaczęła. Czy to coś poważnego? Zapytała mama. No to chodźmy do kuchni, bo sąsiedzi grzeją uszy w wejściu. Kiedy we dwie usiadły przy stole, Zofia postanowiła zadać wszystkie pytania naraz. Wyjęła z kieszeni zdjęcie i pokazała je matce.
Powiedz mi, kim jest ten mężczyzna? Aniela milczała przez chwilę, ale córka zauważyła, jak jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Skąd masz to zdjęcie? Zapytała cicho matka. To niemożliwe. Nic z tego nie rozumiem. Kim on jest? Zofia uparcie powtarzała swoje pytanie. Tak, to mój dawny wielbiciel, o co chodzi? Głos mamy zadrżał. Nie wiem, jak to się stało, ale ten człowiek mieszka w chacie niedaleko mojego domu. Zakradłam się tam i znalazłam to zdjęcie w jego posiadaniu. A potem on wrócił i mnie zobaczył, a ja uciekłam stamtąd w cholerę. A teraz naprawdę się boję. Córka wzięła ją za rękę. Co on ci zrobił? Powiedz mi. Aniela westchnęła i odezwała się, prawie płacząc. Och, moja córko, ten facet chciał się ze mną umówić, ale ja nie zamierzałam, więc kiedy mu odmówiłam, zaczął mnie prześladować. Nawet się przeprowadziłam, ale chyba jakoś się zorientował. Okazało się, że znalazł nawet ciebie. Nie zbliżaj się do niego, to niebezpieczny człowiek. Z tego co wiem, od dawna przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Jego nerwy nie są w porządku. Tacy ludzie są zdolni do wszystkiego, ale nie dostaną nic za skrzywdzenie nas. Mamo, jak to możliwe? Nie powinniśmy iść na policję? A jeśli coś ci zrobi? Albo mnie? Przechodzę obok jego chaty prawie codziennie, kiedy idę do pracy. Powiedziała Zofia ze strachem. Mama spojrzała na nią z przerażeniem i bólem. Nie idź tam, córko. To straszny człowiek. I nie waż się z nim rozmawiać sama, bo mogą być konsekwencje. Zofia przytuliła się do matki i obiecała, że więcej nie pójdzie do chaty i nie będzie rozmawiać z nieznajomym. Aniela zaproponowała córce, by została z nimi na noc, ale ta odmówiła. Dziewczynka nie mogła znieść ojczyma, który ją molestował, więc pożegnała się i pospieszyła do domu. Ku jej radości przy wejściu nikt nie czekał. Zofia bez przygód dotarła do swojego pokoju, zamknęła się i położyła do łóżka. Dziewczynka słuchała matki i pilnie spacerowała po pustkowiu. Raz zobaczyła mężczyznę z szałasu, ale udała, że go nie poznaje. Zofia szybko zniknęła, a on najpierw poszedł za nią, a potem najwyraźniej zmienił zdanie co do ścigania jej. Pewnego ranka znów pomyślała o nieznajomym z chusty. Odsunęła zasłony i jej oczom ukazała się spalona chata. Została z niej tylko ciemna sterta popiołu. Zwęglone resztki gałęzi były widoczne w pobliżu miejsca, w którym stało prowizoryczne mieszkanie. Mimo przerażającej opowieści matki, Zofia miała nadzieję, że mieszkającemu tam mężczyźnie nic się nie stało. W drodze do pracy zwyczajowo omijała to pustkowie. Zadzwoniła do matki i chciała jej powiedzieć, co się stało. Aniela na wieść o pożarze zareagowała obojętnie. Córciu, dlaczego odrywasz mnie od ważnych spraw? Ta rudera spłonęła i spłonęła. Co mnie to obchodzi? A co cię to obchodzi? Bałaś się o siebie i o mnie. Mówiłaś, że ten człowiek jest niebezpieczny. A jeśli spłonął w chacie podczas snu? Zastanawiała się Zofia. Nawet gdyby zginął, jakie to ma znaczenie? Mama się wściekła. Martwmy się o mojego prześladowcę. Wciąż czuję się źle. Mogę wpaść? Porozmawiamy dziś wieczorem, zasugerowała córka. Na drugim końcu linii krzyczała Aniela. Mówiłam, żebyś nie przychodziła, kiedy Tomasz jest w domu. Czego ty chcesz? On już mówi, że robisz do niego oczy. To się nigdy nie wydarzyło. Zofia była oburzona. To twój mąż ciągle mnie podrywa. Chcesz tylko zerwać ze mną i Tomaszem, ale to się nie uda, wiesz o tym, powiedziała mama i rozłączyła się. Zofia dzwoniła do niej jeszcze kilka razy, ale nie odbierała. Wieczorem Zofia poszła na pustkowie. Chciała sprawdzić, czy zachowały się tam rzeczy lub inne obrazy tajemniczego złośnika jej mamy. W miejscu, gdzie stała chata, unosił się silny zapach spalenizny. Dziewczyna wzięła nadpaloną gałąź i zaczęła nią przejeżdżać po popiołach. Znalazła tylko resztki rzeczy mężczyzny i zaczęła je porządkować. Wtedy poczuła, że ktoś kładzie jej rękę na ramieniu. Zofia zadrżała z zaskoczenia, ale znalazła w sobie siłę, by się odwrócić. O Boże, to ty, ale mnie wystraszyłaś. Dziewczyna odetchnęła z ulgą, gdy zobaczyła swoją sąsiadkę Alinę. Emerytka uśmiechnęła się i rozejrzawszy się, zapytała. Dlaczego kręcisz się tu wieczorem? Pustkowie jest niebezpieczne, chociaż więzień stąd uciekł. Babciu Alino, jaki więzień? Zdziwiła się Zofia. Ten, który zbudował namiot. Podobno uciekł z kolonii, więc zamieszkał tu tymczasowo. Jakby kogoś zabił, to go wsadzili do więzienia. Ale ja nie wiem, co on właściwie zrobił, tylko plotki. Stara kobieta powiedziała konspiracyjnym tonem. A ty wiesz, co tu się stało?
– zapytała dziewczyna. – Dlaczego? Tak naprawdę nie widziałam. Ja i Iwan. Alina wskazała na stojącego obok niej psa. Poszliśmy wieczorem na spacer, a chata była prawie spalona. Podbiegliśmy bliżej, a tam nic nie było. Ktoś musiał ją podpalić. Może sam skazaniec, kto wie, po co miałby podpalać szałas? Zofia wzruszyła ramionami. W końcu to było jego mieszkanie, nawet jeśli prowizoryczne. Nie wiemy na pewno, ale może zauważył go któryś z wrogów i uciekł. Sąsiad zasugerował. Nie martw się o oszusta, teraz raczej się tu nie pojawi. Przynajmniej możemy spokojnie oddychać. Strasznie było wychodzić. Nie bój się, teraz wszystko będzie dobrze. Zofia dodała jej otuchy i spokojnym krokiem udała się w stronę domu. Kilka dni minęło spokojnie. Matka już nie dzwoniła do Zofii. Córka też wolała z nią nie rozmawiać i przestała ją odwiedzać. Praca pochłaniała cały jej czas. Dziewczyna zaczęła celowo brać dodatkowe zmiany, próbując odciągnąć się od myśli o tajemniczym mężczyźnie z chaty. Pewnego wieczoru, gdy Zofia wracała do domu po pracy, czyjaś ręka dotknęła jej torby z zakupami. Dziewczyna gwałtownie szarpnęła torbę do siebie i spojrzała groźnie na przeciwnika. Był to mężczyzna, który mieszkał w szałasie. Zofia krzyknęła głośno i rzuciła się do ucieczki. Torba rozerwała się, wysypały się z niej warzywa i zboża. Nawet nie obejrzała się za siebie. Nie zdążyła jednak pobiec daleko. Nieznajomy dogonił ją przy wejściu. Dziewczyna krzyknęła z przerażenia i zaczęła wzywać pomocy. W tym czasie mężczyzna włożył jej w ręce warzywa. Upuściłaś je tam, kiedy do ciebie podszedłem. Odezwał się aksamitnym głosem. Przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. Zofia nie mogła od razu rozluźnić rąk ze strachu. Odpowiedziała cicho, starając się, by jej głos brzmiał pewnie. Nie przestraszyłam się. Myślisz, że tak łatwo mnie przestraszyć? Mylisz się. Dziewczyna wbiegła do wejścia i szybko zatrzasnęła za sobą drzwi. Z zewnątrz dobiegł głos nieznajomego. Posłuchaj, nie życzę ci niczego złego. Dlaczego się mnie boisz? Proszę, otwórz drzwi, a wszystko ci wyjaśnię. Muszę z tobą porozmawiać. Nie będę. Nie waż się do mnie zbliżać. Zadzwonię na policję. Zagroziła Zofia i pognała do swojego pokoju. Długo siedziała w ciemności, bojąc się zapalić światło. Zdała sobie sprawę, że to głupie, bo stalker znał jej miejsce pobytu. Kiedy rozległo się pukanie do drzwi, Zofia zadrżała. – Wynoś się stąd! Nie wpuszczę cię! – krzyknęła. – To ja, Alina! – odpowiedział jej kobiecy głos. – Kim ty naprawdę jesteś? Dziewczyna natychmiast podbiegła i otworzyła drzwi. – Przepraszam, myślałam, że to ten mężczyzna z chaty. Przyszłam ci powiedzieć, że widziałam go przed naszym domem. Tylko, że on już sobie poszedł. Nie masz się czego bać. Sąsiadka próbowała ją uspokoić. Ale on na pewno wróci. Może powinnam stąd wyjść? Zofia krążyła po pokoju. Jeszcze nie mogę. Zapłaciłam za pokój do końca miesiąca, ale pensja jeszcze nie przyszła. Niestety nie mogę ci pomóc z pieniędzmi. Ledwo starcza mi na jedzenie i media. Ale nie rozumiem, dlaczego musisz od niego uciekać. Alina zapytała z oburzeniem. Niech ten były więzień sam od ciebie ucieka. Miał mi coś do powiedzenia. A ja tak się go boję. Mama mówiła, że ją gonił. Zofia powiedziała. Nie bój się, moja droga. Sąsiadka przytuliła ją. Nie pozwolę mu cię skrzywdzić. Jeśli coś kombinuje, pierwszy numer dostanie ode mnie. Dziewczyna zdawała sobie sprawę, że babcia Aliny raczej nie pomoże jej w razie ataku. Ale Zofia cieszyła się, że spotkała kogoś, kto naprawdę się o nią troszczy i chce jej pomóc. Jej własna matka jakby zapomniała o istnieniu córki. Kolejny dzień minął spokojnie. Jednak wracając do domu, Zofia znów była zdenerwowana. I, jak się okazało, nie na próżno, przy wejściu czekał na nią jej wczorajszy prześladowca. Wyglądał gorzej niż zwykle, nieogolony, ubranie pomięte. Mężczyzna spojrzał na nią zamyślony, jakby bojąc się do niej podejść. – Czego chcesz? – Zofia zapytała głośno. – Dlaczego mnie śledzisz? – Cześć, wydajesz się być dzisiaj w spokojnym nastroju. Możemy porozmawiać? Odpowiedział mężczyzna pytaniem na pytanie. Jeśli do mnie nie podejdziesz, rozmowa jest możliwa. Ostrzegła dziewczyna. Po prostu stań tam, gdzie teraz stoisz. Nieznajomy podniósł ręce do góry i uśmiechnął się. Widzisz, jestem nieuzbrojony i nie zamierzałem zrobić ci nic złego. Twoja matka powiedziała ci o mnie coś strasznego, prawda? Wzmianka o mamie rozzłościła Zofię. Nie masz prawa o niej mówić. Po tym wszystkim, co jej zrobiłaś. Co ja zrobiłem twojej mamie?
Mężczyzna uśmiechnął się. Według jej opowieści jestem źródłem wszechobecnego zła, prawda? Nie rozumiem, co w tym śmiesznego. Prześladowałeś moją mamę. Dziewczyna zaczęła. Właściwie to mieszkaliśmy razem. Byliśmy nawet małżeństwem. Nieznajomy powiedział: Pan jest pierwszym mężem mamy? Zofia była zaskoczona. W takim razie jesteś. Tak, jestem twoim ojcem. Skinął głową. Nazywam się Gwalbert. Dziewczyna poczuła, że jej nogi zachwiały się i prawie upadła na ziemię, ale silne ramiona ojca podniosły ją w odpowiednim momencie. Zofia nie od razu oprzytomniała. Kiedy otworzyła oczy, zobaczyła przed sobą tatę i sąsiadkę Alinę. Oboje patrzyli na nią z niepokojem. Dzięki Bogu, że się obudziłaś, wykrzyknął emeryt. Tak się o ciebie bałam, moja droga. Tak, a ona nawet rzuciła się na mnie z pięściami, roześmiał się tata Zofii. Ale potem jej wytłumaczyłam. Pan naprawdę jest moim ojcem? Cicho zapytała dziewczynka. Tak, jestem. I nie z własnego wyboru tak długo mnie nie było, Zofio. Gwalbert odpowiedział smutnym głosem. Wszystko mi opowiedział. Sąsiadka wzruszyła ramionami. Taka smutna historia. Zostawię was samych. Dopilnuj, żebyś go wysłuchała. Kiedy Alina wyszła, Zofia spojrzała na ojca i zapytała. Gdzie byłeś przez cały ten czas? Byliśmy z mamą szczęśliwi. Przynajmniej tak mi się wydawało. Poznałem Anielę na imprezie, zakochałem się w niej i postanowiłem się z nią ożenić. Tata zaczął opowieść. Bałem się, że ją stracę. Moi rodzice zmarli wcześnie, a ja zostałem z mieszkaniem. Jedno po babci, drugie kupione przez ojca i mamę. Okazało się, że Aniela zwróciła na mnie uwagę ze względu na nich, a ja, naiwny, myślałem, że się zakochała. Co się stało? Zofia zapytała ostrożnie. Byłaś wtedy mała, nie pamiętasz? Mama nie miała mleka i lubiła wychodzić. Pewnego dnia, gdy Aniela wracała z wizyty, potrąciła mężczyznę. Ofiara zmarła w drodze do szpitala, a twoja mama zadzwoniła do mnie. Widzisz? Nie mogłem postąpić inaczej. Tacie zadrżał głos. Córka lekko dotknęła jego ramienia i dokończyła za niego zdanie. A ty wziąłeś winę na siebie. Ojciec skinął głową i dodał. Nie chciałem zostawiać cię bez matki. Byłaś taka mała i bezbronna. Teraz jesteś dorosłą dziewczyną, ale nigdy nie sądziłem, że mama tak cię potraktuje. No dobrze, mnie, męża, którego nie kochała, ale ty jesteś jej własną krwią. Mój ojczym zawsze był dla mnie niemiły, a mama myślała tylko o nim. Tak już jest, to jej wybór, ale nie spodziewałam się, że będzie dla ciebie taka podła. Mama mówiła, że mój tata zginął tragicznie dawno temu. Zofia rozpłakała się. Tak się cieszę, że mnie znalazłaś. Nie rozumiem tylko, dlaczego nie zrobiłeś tego zaraz po więzieniu. Tata wziął głęboki oddech i otarł łzy z twarzy córki. Kochanie, tak bardzo chciałem cię znaleźć. Tak, kiedy zostałem wypuszczony, od razu do ciebie popędziłem. Ale okazało się, że twoja mama podstępnie przepisała mój dom na siebie, zostawiając mnie z niczym. Rozwiodła się ze mną jeszcze wcześniej. Sprzedała nieruchomość, a potem wyjechała z tobą i jej kochankiem do innego miasta. Ale ja ją znalazłem. Dlaczego nie ty? Nie pamiętam, żebyś do nas przyjeżdżał. Zofia zamyśliła się. Przecież wiesz, kochanie. Widziałam cię z daleka, ale byłam zbyt nieśmiała, żeby do ciebie podejść. Przyszłam do was wieczorem, ale Aniela nie chciała mnie wpuścić, grożąc, że mnie zabije. Potem czekałem na nią po południu, ale nie wyszła. Następnego wieczoru postanowiłem pójść jeszcze raz, ale po drodze ktoś mnie zaatakował. Poważny uraz głowy, utrata pamięci, długa rekonwalescencja. Teraz mam wrażenie, że to nie byłem ja. Najważniejsze, że przeżyłem. Ojciec pamiętał. Córka wzięła go za rękę i szepnęła, patrząc na niego oczami pełnymi łez. Wiele przeszedłeś, tatusiu. Tak, kochanie. Uśmiechnął się smutno. Ale niczego nie żałuję. Mam ciebie i mimo wszystko odnalazłem cię. Godzinę później Zofia i jej ojciec podjechali pod dom, w którym mieszkała Aniela. Córka chciała, aby matka przeprosiła byłego męża za całe zło. Nie możemy zatrzymać twojej mamy? Niech sobie żyje z tym Tomaszem, co nas to obchodzi? Tata miał wątpliwości. Nie, niech ona przeprosi. Zofia stała twardo. Swoją drogą, dlaczego od razu do mnie nie przyjechaliście i nie zamieszkaliście w chacie? Ojciec uśmiechnął się szeroko i odparł. Wiesz, moja droga, znowu byłem nieśmiały. W końcu nie wyglądam zbyt reprezentacyjnie. Kto potrzebuje takiego ojca? Ja potrzebuję. Córka przytuliła się do niego.
Nie poszedłeś do mamy? Tata potrząsnął głową. Nie, tym razem nie poszedłem do twojej matki, to było niebezpieczne. Ale zdałem sobie sprawę, że powiedziałeś jej o zdjęciu, które widziałeś w mojej torbie. Dlaczego zatrzymałem to zdjęcie? Głupia nostalgia za dawnymi czasami. Nie bez powodu podpalili mój namiot, kiedy spałem. Wiedziałam, że to nowy mąż mamy, ale nie sądzili, że przeżyje. Obudziłem się i uciekłem. Może chcieli mnie tylko nastraszyć. Przepraszam, tato, nie wiedziałam, co planują, ale próbowałabym ich powstrzymać, zapewniła mnie Zofia. Dobrze, że się obudziłaś. Inaczej bym sobie tego nie wybaczyła. Nigdy bym nie pomyślał, że byłaś z tymi bandytami, moja droga. Tata uśmiechnął się. Nie martw się, wszystko w porządku. W domu czekała na nich niespodzianka. Zapłakana Aniela siedziała pod drzwiami z torbami. Gdy zobaczyła Zofię i Gwalberta, poderwała się na równe nogi. Jesteście tu ze mną, oczom nie wierzę. Moi kochani, moi ulubieńcy. Kobieta próbowała przytulić byłego męża i córkę, ale oni natychmiast się odsunęli. Dobry wieczór. Skąd się tu wzięliście ze swoimi rzeczami? Niezrozumiale zapytała Zofia. O co chodzi? Co się stało? Mama usiadła na ławce i szlochała niepocieszona. Miałaś rację co do mojego męża, córeczko. Tomasz to prawdziwy drań. Wyrzucił mnie z domu. Mamo, co ty mówisz? To twoje mieszkanie. Jak wujek Tomasz mógł cię nagle wyrzucić? Zofia wpatrywała się w nią zdumiona. Sama zrobiłam mu akt darowizny. Drugi też mu podpisałam. Sama. Aniela uderzyła się w piersi. Bałam się, że zabierzesz nam mieszkania. Teraz Tomasz przyprowadził jakąś młodą dziewczynę o łatwym zachowaniu i mnie wyrzucił. Zwariowałaś? Moja córka była w szoku. Nigdy nie mieszałabym się w twoje sprawy. Dobrze o mnie myślałaś. Ale nie dziwię się, zważywszy na to, co zrobiłeś mojemu ojcu. Gwalbert. Kobieta nagle padła na kolana przed byłym mężem. Tak mi przykro, proszę. Naprawdę nigdy cię nie kochałam. I przepraszam za to, co ci zrobiłam. Nie możemy zacząć od nowa? Ojciec Zofii uśmiechnął się gorzko. Nie, Anielo, nie potrafię wybaczyć zdrady i podłości. Po prostu żyj i daj mi spokój. Wiem, że to twój Tomasz mnie wtedy zaatakował i podpalił namiot. Nie zaprzeczaj, nie uwierzę. Aniela wzruszyła ramionami i odpowiedziała spokojnie. Tak, to był on, zrobił to na moje polecenie. Ale ja chroniłam swoją rodzinę. Czy Zofia potrzebowała ojca z więzienia? Jej córka podeszła do niej, pochyliła się i zadała jej pytanie. Rozmawiałaś ze mną o tym, pytałaś o zdanie? Zdradziłaś tatę nieraz, wrobiłaś go, nie masz sumienia. Zofia i jej ojciec powoli oddalili się od domu Anieli. Kobieta pozostała na kolanach, patrząc na nich ze zdziwieniem. Czekaj, wracaj, przeprosiłam! Krzyknęła, ale jej córka i były mąż nawet się nie odwrócili. Gwalbert dostał pracę w supermarkecie, w którym pracowała Zofia. Rok później mogli kupić pokój. Nie musieli już wynajmować. Teraz ojciec i córka oszczędzają na mieszkanie. Są szczęśliwi i z każdym dniem poznają się coraz lepiej. Dziewczynka nie kontaktowała się z matką. Zofia dowiedziała się od znajomych, że Aniela niedługo po rozstaniu z Tomaszem wyszła ponownie za mąż, ale już za starszego, zamożnego mężczyznę.